Pokaz laserowy, wykład o szczęściu, życzenia i podziękowania. Tak świętowali słuchacze, nauczyciele, absolwenci i zaproszeni goście jubileusz 20-lecia istnienia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obchody jubileuszu odbyły się w sobotę 18 maja w Ostrowieckim Browarze Kultury. Bardzo dużo się działo. Może, jak mówimy, 20 lat dla placówki oświatowej to nie jest imponujący wiek, natomiast patrząc na skalę doświadczeń, to rzeczywiście w naszym przypadku jest to wielkie wow i dzisiaj naprawdę jestem bardzo podekscytowana, z wielkim wzruszeniem, przejęciem. Witam tutaj wszystkich, którzy sympatyzują z naszą placówką, którzy na co dzień okazują nam wsparcie i życzliwość. Jubileusz był doskonałą okazją, aby podsumować 20 lat działalności placówki. Przez ten czas placówka stała się prawdziwą kuźnią wiedzy i umiejętności, chociaż początki nie były łatwe. Były trudne początki, dlatego że ja poczyniłam badania. Okazało się, że w naszym Ostrowcu, ponieważ funkcjonowały szkoły zawodowe i to było sporo tych szkół zawodowych, to młodzież kończyła swoją naukę na ukończeniu szkoły zawodowej. W związku z tym ja pomyślałam, że przydałaby się dla tych osób szkoła, by można było uzupełnić swoje wykształcenie. No i tak się stało. Obecnie Centrum Kształcenia Ustawicznego pełni ważną rolę na mapie edukacyjnej Ostrowca Świętokrzyskiego. Tą szkołę tworzą ludzie przede wszystkim. I tu ważne jest, żebyśmy docenili, co to przez te 20 lat, ile osobom udało się ukończyć szkołę, ile osobom zmieniła ta szkoła życie, bo to też trzeba powiedzieć, że często wybierając Centrum Kształcenia Ustawicznego mamy już ustabilizowane życie zawodowe, prywatne i często chcemy się dokształcić, często chcemy zmienić też swoje życie i właśnie poprzez to warto z tej perspektywy spojrzeć nie tylko z budynku, z murów, które są w tej chwili remontowane, ale na pewno warto też z perspektywy ludzi. Szkoła zapewnia osobom dorosłym możliwość kształcenia, doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania. Bardzo przyjazna atmosfera, tak jak mówiłam już, bardzo bogata oferta kierunków kształcenia i zawsze i wszystkim polecam. Jubileusz rozpoczął się od pokazu filmu o historii szkoły. Następnie wykład o szczęściu wygłosiła profesor Maria Szyszkowska. Uroczystości jubileuszu uświetnił też kabaret z Bodzechowa, składający się z członków Koła Gospodyń Wiejskich Słoneczny Krąg. Przygotowujemy, piszemy teatry obrzędowe, które mają taką humorystyczną nutę z taką sentencją na życie. W związku z czym postanowiliśmy wykorzystać ten nasz wstęp do tego naszego teatru obrzędowego. No i jak widać, udało się. Zwieńczeniem sobotnich obchodów był pokaz laserowy, który odbył się na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury.